W dzisiejszym odcinku opowiem Państwu o prozdrowotnych właściwościach nasion szałwii hiszpańskiej, zwanych nasionami chia. Dzisiaj powtórzę dla Państwa raz jeszcze przepis, w którym wykorzystujemy tę roślinę dla zdrowia naszego serca. Witam Państwa w kolejnym odcinku. Jeśli jeszcze się nie znamy, nazywam się Marek Skoczylas, jestem lekarzem i promuję zdrowy tryb życia. Zapraszam na odcinek. Od dłuższego czasu nasiona te uznaje się za superżywność, czyli superfoods. Aktualne wyniki badań wskazują na wysoką wartość odżywczą nasion chia i potwierdzają ich szerokie właściwości prozdrowotne. Dowiedzmy się zatem, dlaczego warto włączyć je do diety i jak może na tym skorzystać nasze zdrowie. Skład nasion chia jest niezwykle bogaty. Zawierają do 35% lipidów, 26% białka oraz do 45% węglowodanów, które w przeważającej ilości stanowią błonnik pokarmowy. Oprócz tego są źródłem minerałów, takich jak wapń, fosfor, potas i magnez, ale także i witamin, takich jak tiamina, riboflawina, niacyna, kwas foliowy, kwas askorbinowy i witamina A oraz różnych związków o działaniu antyoksydacyjnym. Największą jednak uwagę zwraca się na frakcję lipidową nasion chia, która jest dość nietypowa. Co więc takiego kryje się we wspomnianej frakcji lipidowej? Przede wszystkim wielonienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3, z których blisko 68% stanowi kwas alfa-linolenowy, co czyni nasiona chia najbogatszy w ten związek produktem roślinnym. Jego dokładna zawartość zależy od warunków środowiskowych, w jakich dorastają nasiona chia. Drugim co do zawartości kwasem omega-3 obecnym w nasionach chia jest kwas linolowy, stanowiący około 20% frakcji lipidowej. Poza tym około 10% to jednonienasycony kwas oleinowy oraz tyle samo nasyconych kwasów tłuszczowych. Wróćmy jednak do kwasów tłuszczowych omega-3, bo to właśnie w kontekście ich wysokiej zawartości prozdrowotne właściwości nasion chia są omawiane najczęściej. Jak bowiem wiadomo, organizm ludzki nie posiada możliwości syntetyzowania wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3. Stąd też należy przyjmować je w diecie z określonymi produktami lub wspomagać się suplementacją. Jaka jest dokładnie rola kwasów tłuszczowych omega-3 w organizmie, omówiłem w osobnym filmie. Dziś natomiast skupimy się przede wszystkim na tym, co na temat nasion chia mówią badania naukowe. Po pierwsze, zmielone nasiona chia w ilości 25 g dziennie są w stanie w wymierny sposób łagodzić niealkoholowe stłuszczenie wątroby. Te dane pochodzą z nowego badania naukowego z 19 maja 2020 roku, którego tytuł jest następujący. Dieta z dodatkiem chia łagodzi niealkoholową stłuszczeniową chorobę wątroby i jej nieprawidłowości metaboliczne u ludzi. W treści czytamy. Wyniki niniejszego badania wskazują, że 25 g dziennie zmielonych nasion chia łagodzi niealkoholową stłuszczeniową chorobę wątroby. Chia jest dostępnym roślinnym źródłem kwasów tłuszczowych omega-3, przeciwutleniaczy i błonnika, które mogą potencjalnie zapobiegać zaburzeniom metabolicznym u pacjentów z tą chorobą. Dalej czytamy. Biorąc pod uwagę fakt, że nie ma zatwierdzonego leczenia farmakologicznego dla niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby, wyniki niniejszego badania sugerują, że dieta z dodatkiem chia może być innowacyjną alternatywą w kontrolowaniu tej choroby. Kolejno omówimy, jak nasiona chia mogą wspomagać odchudzanie. Wysoka zawartość błonnika i białka w nasionach chia sprawia, że mogą być one bardzo przydatnym produktem dla osób w trakcie procesu odchudzania. 30 g nasion chia to aż 10 g błonnika pokarmowego i w większości jest to błonnik rozpuszczalny, co oznacza, że pochłania wodę i pęcznieje w żołądku, dzięki czemu zapewnia uczucie sytości na dłużej. Wiele badań wskazuje, że błonnik może wspierać regulację apetytu i proces utraty wagi. Jedna z prób klinicznych wykazała, że spożywanie na śniadanie zaledwie 7 g nasion chia zmieszanych z jogurtem zwiększała uczucie sytości i zmniejszała spożycie kolejnych posiłków w krótkim odstępie czasu w porównaniu ze spożywaniem jogurtu bez tych nasion. Co ciekawe, inne trwające 6 miesięcy badanie z udziałem osób cierpiących na nadwagę lub też otyłość i cukrzycę typu drugiego, stosujących dietę o obniżonej kaloryczności wykazało, że osoby, które codziennie spożywały nasiona chia,
zanotowały znacznie większą utratę wagi niż osoby, które otrzymywały placebo. W tym miejscu warto także wspomnieć o równie cennych właściwościach oleju z nasion chia. W badaniach naukowych przeprowadzonych tym razem na zwierzętach, którym podawano właśnie olej z nasion chia, wykazano zmniejszoną akumulację tkanki tłuszczowej, wzrost udziału tkanki beztłuszczowej w całkowitej masie ciała, regulację poziomu glukozy we krwi oraz poprawę tolerancji na insulinę. Spore korzyści ze spożywania nasion szałwii hiszpańskiej mogą odnieść także osoby z zaburzonym profilem lipidowym krwi, i to oczywiście za sprawą wspomnianych już wcześniej kwasów tłuszczowych omega-3. Kwas linolowy, najsilniej spośród wszystkich obecnych w diecie kwasów tłuszczowych, reguluje przemiany cholesterolu. Kwas linolowy obniża jego syntezę, a także zwiększa wychwyt z krwi lipoprotein o niskiej gęstości, w skrócie frakcji LDL, która powszechnie określana jest mianem złego cholesterolu. Jak zauważono w badaniach na zwierzętach, poprawa profilu lipidowego następuje w bardzo szybkim tempie. U zwierząt karmionych przez 4 tygodnie paszą z dodatkiem nasion chia odnotowano wzrost stężenia frakcji HDL cholesterolu, czyli tak zwanego dobrego cholesterolu, a także spadek ogólnego stężenia trójglicerydów i frakcji LDL. Co ciekawe, wpływ zażywania nasion chia na profil lipidowy u ludzi widoczny jest tylko i wyłącznie u osób cierpiących z powodu hiperlipidemii. Natomiast nie obserwuje się zmian w tym zakresie w przypadku osób zdrowych, gdy wartości poszczególnych frakcji lipidowych są po prostu prawidłowe. Warto także zaznaczyć, że choć wzbogacenie diety nasionami chia zauważalnie podnosi stężenie kwasu alfa-linolenowego w krążeniu, to spożywanie ich w zmielonej formie dodatkowo podnosi przyswajalność kwasów tłuszczowych. Wpływ spożywania zmielonych nasion chia na poziom wybranych kwasów tłuszczowych we krwi zbadano u kobiet po menopauzie podczas 7-tygodniowej interwencji dietetycznej. Dzienna podaż 25 g zmielonych nasion chia spowodowała wzrost stężenia kwasu alfa-linolenowego we krwi o 138%, a kwasu eikozapentaenowego o 30%. Biorąc pod uwagę fakt, że nasiona chia są bogate w błonnik oraz kwasy tłuszczowe omega-3 oraz obniżają poziom cholesterolu, mogą oczywiście także chronić przed rozwojem chorób układu sercowo-naczyniowego, a w tym m.in. miażdżycy. Jednak najwięcej badań związanych z korzystnym działaniem chia na układ krążenia dotyczy ich wpływu właśnie na nadciśnienie. Próby kliniczne potwierdziły, że spożywanie nasion chia obniża podwyższone ciśnienie krwi, zwłaszcza ciśnienie skurczowe. Nie ma natomiast większego wpływu na spadek ciśnienia w przypadku osób, u których ten parametr jest w normie. Działanie obniżające ciśnienie krwi przez nasiona chia najprawdopodobniej związane jest z wysoką zawartością kwasu alfa-linolenowego, co skutkuje nasiloną produkcją prostaglandyn działających rozszerzająco na naczynia krwionośne. Potwierdzono także hiperglikemizujące działanie tych nasion. W badaniach klinicznych zaobserwowano m.in., że osoby spożywające chleb wzbogacony o nasiona szałwii hiszpańskiej mają niższą glikemię poposiłkową w porównaniu z osobami spożywającymi chleb bez tych nasion. Co ciekawe, efekt był zależny od dawki, czyli im większy dodatek nasion chia do chleba, tym większe obniżenie glikemii poposiłkowej obserwowano. A skąd taki efekt? Otóż suplementacja chia podnosi wrażliwość komórek na działanie insuliny, a także zwiększa tolerancję na glukozę, nawet wówczas, jeśli zmianom tym nie towarzyszy spadek masy ciała, co pokazały badania prowadzone na modelach zwierzęcych. Dowiedziono bowiem, że u zwierząt karmionych paszą bogatą w tłuszcze i fruktozę, dodanie do diety nasion chia bądź pozyskiwanego z nich oleju nie zmniejszyło tempa przyrostu masy ciała, ale bardzo istotnie poprawiło tolerancję glukozy i wrażliwość na insulinę. Autorzy badań wiążą hipoglikemiczny efekt nasion chia z wysoką zawartością błonnika pokarmowego właśnie w tej roślinie. Co więcej, badania przeprowadzone z udziałem pacjentów chorych na cukrzycę typu drugiego wykazały, że dzienna podaż nasion szałwii hiszpańskiej w ilości 15 g przez okres 4 miesięcy powodował istotnie statystycznie zmniejszone stężenie białka C-reaktywnego, w skrócie CRP, będącego markerem stanu zapalnego.
Należy także wspomnieć, że nasiona szałwii hiszpańskiej to doskonałe źródło przeciwutleniaczy. Przeciwutleniacze nie tylko chronią wrażliwe tłuszcze zawarte w nasionach chia przed zjełczeniem, ale także korzystnie wpływają na zdrowie ludzkie, neutralizując reaktywne cząsteczki, czyli wolne rodniki, które mogą uszkadzać komórki, jeśli gromadzą się w organizmie w zbyt dużych ilościach. To z kolei prowadzi do przyspieszonych procesów starzenia, a także rozwoju wielu chorób, w tym chorób nowotworowych, schorzeń neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Parkinsona oraz choroba Alzheimera. Przeciwutleniacze obecne w nasionach chia to związki polifenolowe, takie na przykład jak kwas chlorogenowy, kwas kawowy oraz szereg flawonoidów, a w tym mirycetyna, kwercetyna i kemferol. A w jaki sposób spożywać nasiona chia? Ich włączenie do naszej diety jest naprawdę proste. Znakomicie komponują się z jogurtami czy też koktajlami. W łatwy sposób możemy też stworzyć niezwykle popularny i zdrowy deser chia. Dla przykładu, możemy moczyć nasiona szałwii hiszpańskiej przez kilkadziesiąt minut, tak żeby napęczniały i nabrały konsystencji przypominającej kisiel. Przejdźmy zatem do wykonania słynnego przepisu z nasion chia dla zdrowia naszego serca. Na początku potrzebujemy pół banana. Rozkładamy go na czynniki pierwsze. Kolejno banana zasypujemy 7 łyżkami stołowymi nasion chia. Dalej odmierzamy 1 płaską łyżkę stołową kakao i oczywiście wsypujemy do naszej mieszaniny. Wszystko przemieszajmy dokładnie, a później dolewamy mleka migdałowego około 0,5 cm ponad taflę mieszaniny. Wszystko należy bardzo dobrze wymieszać. Po około 15 minutach mieszanina zgęstnieje i jest gotowa do użycia. Przygotujmy sobie słoik mniej więcej o pojemności 250 ml. Nakładamy pierwszą warstwę. Dodajemy troszkę miodu. Kolejno potrzebujemy około 6 sztuk orzechów, które najpierw rozdrabniamy, a potem wrzucamy do słoika. Dokładamy kolejną warstwę nasion chia, które oczywiście były rozmieszane z kakao oraz bananem. Na samym końcu na wierzchu ląduje około 6 plasterków banana, które można, lecz nie trzeba polać miodem. I tak właśnie wygląda bardzo zdrowe śniadanie dla osób chorych na chorobę wieńcową. A ja, mimo że nie choruję, to sobie troszkę skosztuję. Pycha. A może jeszcze jedną łyżeczkę? Przepyszne. A niech stracę, ta będzie ostatnia. A na koniec jeszcze kilka ważnych ciekawostek. Pamiętajmy, by osoby z chorobami jelit, takimi jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego czy choroba leśniowskiego Crohna, nie spożywały nasion chia w trakcie zaostrzenia choroby. Należy wspomnieć także, że niektóre osoby mogą być uczulone na te nasiona. To też objawy takie jak duszności, zawroty głowy, pokrzywka czy też obrzęk powinny być sygnałem alarmowym. Trzeba zaznaczyć także, iż osoby przyjmujące leki przeciwcukrzycowe oraz obniżające poziom ciśnienia krwi powinny monitorować poziom glukozy oraz ciśnienia tętniczego po spożywaniu nasion chia, ponieważ nasiona te w połączeniu z lekami mogą zbyt mocno obniżyć powyższe parametry. A na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i jak zawsze zapraszam Państwa do następnego odcinka. Do usłyszenia.